Co Biblia mówi o tym, czy chrześcijanin w XXI wieku musi przestrzegać szabatu? Zapraszam na film. Witajcie, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek na ten, tak wydawałoby się prosty, ale bardzo emocjonalny temat, czy chrześcijanin powinien przestrzegać szabatu, i być może w ogóle nie zajmowałbym się tym tematem, natomiast no tak jest od jakiegoś czasu, że dużo ludzi w komentarzach toczy takie dyskusje, żeby nie powiedzieć wojny czy boje o to, czy trzeba przestrzegać szabatu czy nie. I podam kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Chciałbym, abyś ty sobie przeczytał, przeczytała to i sam może albo sama wyrobiła zdanie na ten temat, tak? Myślę, że ważne jest to, aby przyjść do Słowa Bożego i czytać je. Dużo ważniejsze to jest niż chodzenie za radami różnych nauczycieli. Niestety tak się czasami zdarza, że piszą do mnie ludzie, którzy opierają swoje zdanie na innych ludziach, nie na Słowie Bożym. Wydaje się, że w tym temacie, jak i w innych, fundamentalne jest to, żeby zobaczyć, czy ktoś, czytając Słowo Boże bez żadnych doktryn, bez jakiegoś nastawienia, niektórzy mówią, że ktoś ma okulary takie doktryn, czy to ktoś wiele lat żył w kościele rzymskokatolickim, czy ktoś ma jakieś powiązania z ruchami mesjanistycznymi, takimi ruchami żydowskimi. Bez tych okularów, jeżeli ktoś weźmie Słowo Boże i przeczyta je w sposób normalny, to czy wpadłby na taki pomysł? Na przykład tak jak dzisiaj mówimy o tym, czy chrześcijanin powinien przestrzegać szabatu. Ważne w tym kontekście jest też postawienie już na początku pytania, czy można pójść za Chrystusem, można być zbawionym, jeżeli nie znamy Nowego Testamentu. Powiedzmy, że ktoś głosi nam Ewangelię, nie mamy dostępu do ksiąg Starego Testamentu i czy można być zbawionym? To jest bardzo ważne w momencie, kiedy rozmawiamy właśnie o dekalogu czy o Starym Przymierzu. Wiemy, że były takie wieki wśród chrześcijan, taki czas, gdzie zdecydowanie odrzucano Stary Testament, mówiono, że sam Nowy wystarczy. Jestem od tego daleki, ponieważ Stary Testament mówi nam wiele o Bogu, a najwięcej mówi o Jezusie Chrystusie, ponieważ te wszystkie proroctwa prowadzą do Jezusa Chrystusa. Stary Testament ma w sobie też prawo, które nam pokazuje, że każdy człowiek jest grzeszny, że nikt nie jest w stanie, nie był w stanie wypełniać przykazań, dlatego musiał przyjść Jezus Chrystus. Ale wróćmy do Słowa Bożego, skupmy się może na tym. Tak jak mówiłem, mam kilka fragmentów, przeczytam je, a niech każdy czyni jak chce. Pierwszy fragment, list do Kolosan, 2 rozdział. Cytuję. Nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu z siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i we współzespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie, według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości i w religijności, według własnego upodobania, poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała. Jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. Kolejny fragment, list do Rzymian, 14 rozdział.
kimże jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę. Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze uprawniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Widzimy tu wyraźnie, co Paweł mówi. Był pewien konflikt w gminie, w kościele, w Rzymie, pomiędzy nawróconymi Żydami a nawróconymi poganami. Paweł tu mówi wyraźnie, niech każdy pozostanie przy swoim. Nie osądzaj brata z tego, czy przestrzega jakiegoś dnia, czy nie przestrzega, a każdy dzień powinien być dla Pana. Każdy, nie tylko siódmy. List do Efezjan, drugi rozdział, cytuję. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń prawo przykazań, wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego człowieka, czyniąc pokój. Kolejny fragment list do Galacjan. W ogóle ten list moim zdaniem jest bardzo ważny i zachęcam, przeczytaj go całego. Tam Paweł właśnie odpowiada do kościołów w Galacji o tym, czy należy przestrzegać prawa. Wiemy, Paweł głosił Ewangelię Chrystusa, a zanim zaczęli chodzić ludzie, którzy mówili do pogan, okej, jesteście nawróceni, ale musicie jeszcze przestrzegać prawo starotestamentalne. List do Galacjan, czwarty rozdział. Paweł pisze tak, zachowujecie dni i miesiące, i pory, i lata. Boję się o was. Czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami? Kolejny fragment z listu do Galacjan. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Ale innej Ewangelii nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypatrzyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyś my, albo nawet anioł z nieba, głosił wam inną Ewangelię od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Ta Ewangelia Pawła jest w oczywisty sposób jednoznaczna. Łaską jesteście zbawieni. I to czytamy w kolejnym fragmencie. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. W innym fragmencie Paweł Apostoł mówi, łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Aby się nikt nie chlubił. W liście do Rzymian Paweł też wspomina o tym, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Zachęcam też, przeczytaj cały list do Rzymian, nie jest długi, a pokażę ci na pewno skąd przychodzi zbawienie. Tutaj jeszcze chciałem przeczytać trzy fragmenty krótkie. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. To jest fragment bardzo znany, kiedy odbywa się tak zwany Sobór Jerozolimski I i wiemy, że Paweł przybywa do Jerozolimy i Paweł przemawia i Piotr przemawia. Jest pewna dyskusja na ten temat, czy poganie, nawróceni, powinni przestrzegać zakonu, czyli prawa Mojżesza, prawa starotestamentalnego, w którym było 613 przykazań. Wiemy, że na koniec tej narady, tego zgromadzenia, tego soboru, wstaje Jakub, brat Pana i mówi takie słowa, cytuję.
Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, żeby nie nakładać na was innych ciężarów, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymajcie się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od spożywania krwi, od tego, co zostało uduszone i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. No, tu też nie ma nic o szabacie. I Hebrajczyków, 8 rozdział. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. I tutaj oczywiście mamy odniesienie do Starego Testamentu, Starego Przymierza, Księga proroka Jeremiasza, 31 rozdział od 31 wersu. Dokładnie mówi to samo. Chciałbym podać jeszcze fragment z Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Przychodzi faryzeusz pewien do Pana Jezusa i stawia mu pytanie, które przykazanie w prawie jest największe. I Jezus odpowiada tak. A Jezus mu odpowiedział: będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie do niego podobne: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Widzimy, że te dwa przykazania, z nich jakby wychodzą inne. Na koniec jeszcze chciałem dodać kilka takich ciekawostek. Pan Jezus ani apostołowie nigdy w Nowym Testamencie nie mówili o konieczności przestrzegania szabatu. Kościół w pierwszych wiekach wiemy, że spotykał się w niedzielę, ale nie był to dzień święty w rozumieniu dzisiaj chociażby Kościoła rzymskokatolickiego. I mamy o tym świadectwo w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamanie chleba, Paweł, który miał nazajutrz odjechać, przemawiał. No i tak dalej. Myślę, że można się jeszcze powołać na listy Ignacego z Antiochii, tak tylko w formie dodatkowej informacji. Tam był taki zapis: więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei. Nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez Jego śmierć także i w nasze życie wzeszło słońce. Oczywiście to jest tylko taki dodatek, ponieważ to jest taki sygnał, że pierwsi chrześcijanie faktycznie cenili niedzielę, spotykali się raczej w niedzielę niż w sobotę, tak? Natomiast wydaje się, że tych kilka fragmentów przeczytałem tylko, abyście zobaczyli, skonfrontowali, co mówi Słowo Boże w Nowym Testamencie na temat szabatu. Wydaje się kluczowym stwierdzenie Pawła z 14 rozdziału listu do Rzymian. Jeżeli ktoś chce przestrzegać szabatu, niech przestrzega dla Pana. Jeżeli ktoś nie chce, niech nie przestrzega. Ale tutaj bardzo ważna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś pokłada swoją ufność, swoje zbawienie w przestrzeganiu szabatu, to niestety to jest inna Ewangelia. Jeżeli chce ktoś przestrzegać, to niech przestrzega. Dziwne jest zmuszanie innych, krytykowanie, obrażanie innych, którzy nie przestrzegają szabatu, czy nazywanie ich wręcz heretykami. Nie ma na to podstaw w Słowie Bożym. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach pojawiają się nurty wśród chrześcijan, które odgrzebują na nowo święta żydowskie, odgrzebują to przestrzeganie szabatu. I cóż mogę powiedzieć? Uważajcie. Nasza ufność i nasza nadzieja, nasze zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w
w tej łasce darmo danej. Uważajcie, bo wchodzenie w te żydowskie przykazania nosi znamiona tego, że ktoś może zasłużyć na zbawienie, a to jest już sprzeczne ze Słowem. To jest inna Ewangelia, o której Paweł mówi, jeżeli ktoś będzie głosił inną Ewangelię, czyli zbawienia z uczynków, czyli zbawienia z wypełniania przykazań, czyli to, że zbawienie jest możliwe przez chodzenie do kościoła, to jest inna Ewangelia. Niech taka osoba będzie przeklęta. Taka jest nauka Pawła Apostoła, dość mocna, ale też dość jednoznaczna. Za dzisiaj dziękuję, zachęcam, czytaj Słowo Boże i módl się do Jezusa, pokażę Ci prawdę. Amen.